Toczy się dyskusja, debata na temat um, przyszłych projektów dotyczących federa federalizacji Unii Europejskiej. Mm -hmm. I co jest um, dla mnie bardzo skakujące, ta dyskusja jest bardzo żywa w Polsce i ona, ona nie schodzi jakby z pierwszych stron gazet, natomiast bardzo niewielka świadomość jest w krajach Unii Europejskiej. Na przykład w Wielkiej Brytanii w ogóle nie ma takiej świadomości, co się dzieje, w, jakie są plany, koncepcje. To pokazuje, że mm, trochę można powiedzieć tak kuchennymi drzwiami, ta, ta wielka reforma, Unii Europejskiej jest szykowana i jest przypuszczam, że jest bardzo niewielka świadomość w wielu krajach europejskich, jakie plany są szykowane na przyszłość dla Unii Europejskiej.